Witajcie moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z tagiem kulturalnym. Ostatnio właśnie dosyć sporo dziewczyn nakręciło odpowiedzi właśnie z tego tagu. Spodobało mi się i stwierdziłam, że również go nagram, więc mam nadzieję, że ten filmik okaże się dla Was taki lekki, przyjemny, tak na szybko do przejrzenia, więc bez zbędnych wstępów od razu przejdę do odpowiedzi na pytania. Pierwsze pytanie, ulubiony film. Ja od zawsze, kiedy ktoś mnie pyta, jaki jest mój ulubiony film, odpowiadam Edward Nożycoręki. Pamiętam jak dziś pierwszy raz, kiedy zobaczyłam ten film, zrobił na mnie ogromne wrażenie i od czasu do czasu do niego powracam, więc to jest jeden z takich głównych filmów, który jest moim ulubionym. Poza tym tak sobie przypomniałam o filmie Ace Ventura, Psi Detektyw. Ogólnie Jim Carrey, który tam gra, jest po prostu przeagentem. Jest tam w tym filmie jedna taka scena, którą po prostu od czasu do czasu nawet puszczam sobie na YouTubie, kiedy on w takim spowolnionym ruchu po prostu odtwarza pewną sytuację i ja ilekroć to widzę, to zawsze się z tego śmieję i to jest naprawdę też jeden z moich takich ulubionych filmów. Kolejne pytanie, ulubiony serial w TV. I ostatnio mam właśnie dosyć sporo takich seriali. Namiętnie oglądam z mężem Czystą krew, Rodzinę Borgiów. To są właśnie seriale na HBO. Poza tym na Comedy Central jest bardzo dużo serialów, które oglądamy, a mianowicie Teoria Wielkiego Podrywu, Jak poznałam Waszą matkę i co ja tu jeszcze mam? Tak. To jest to jeszcze Chorzy Doktorzy, pamiętam, oglądaliśmy kiedyś. Właśnie te seriale na Comedy Central, które są naprawdę bardzo fajne i wciągające, więc to by było tyle. Trzecie pytanie, ulubiony aktor. Zdecydowanie, kochani, Johnny Depp. Inny aktor, po prostu inni aktorzy dla mnie mogliby nie istnieć. Ogólnie jest on bardzo zdolny, ale myślę, że tego nie muszę mówić. W każdej roli, w każdą rolę, w jaką się wciela, jest po prostu fantastyczny, więc tutaj Johnny Depp jest naprawdę na pierwszym miejscu. A jeśli chodzi o takich komediowych, to również Jim Carrey, o którym Wam już wspominałam. Mam nadzieję, że tak się wymawia jego nazwisko. Czwarte pytanie, ulubiona aktorka z takich hollywoodzkich gwiazd, to myślę, że Angelina robi swoje i jest w tym naprawdę bardzo dobra. Poza tym Julia Roberts, a z polskich tutaj sobie wypisałam, mam kartkę, ściągę, więc pozwalam sobie tutaj lukać, żeby nie pominąć jakichś nazwisk, więc z polskich to po prostu mogłabym wymienić całą obsadę ladies, po prostu Kuna. Jak Kuna ma na imię? Edyta Małgorzata chyba. Kuna po prostu w każdych tych komediach polskich jest naprawdę przeagentka i jest naprawdę bardzo zdolną aktorką według mnie. Oczywiście Dereszowska też ostatnio praktycznie w każdym filmie gra. Olszówka też, bardzo lubię jej postać w Przepisie na życie. O, przypomniał mi się mój serial! Boże, właśnie w tym momencie przypomniał mi się mój serial, który oglądam namiętnie i teraz czekam na kolejny sezon i mam nadzieję, że będzie. Przepis na życie, TVN-owski serial, dziewczyny, serdecznie Wam polecam. Warto obejrzeć ten serial dla samych tych scen kłótni i perypetii Andrzeja i Beatki. Po prostu oni tam grają fantastycznie, czyli Adamczyk i Maja Ostaszewska, więc naprawdę serdecznie Wam polecam i to jest taka wstawka do ulubionego serialu. Wracając do polskich aktorek, wypisałam sobie tutaj też właśnie Maja Ostaszewska, więc tutaj jeśli chodzi o aktorki, miała być jedna, ale tak właśnie sypnęłam tutaj z rękawa nazwiskami. Myślę, że tutaj te aktorki naprawdę wymiatają. Dalej, ulubiony zespół muzyczny.
ogólnie na chwilę obecną to Enej, odkąd zobaczyłam ich w Must Be The Music i dowiedziałam się o ich istnieniu i przejrzałam ich po prostu piosenki, to praktycznie każda piosenka, którą wypuszczają, wchodzi mi w ucho i cały czas po prostu ją nucę i znam praktycznie wszystkie na pamięć. Ogólnie teraz sobie przypomniałam, a nie mam tutaj zapisanego, Pijama Porno, o po prostu większość tych piosenek znam na pamięć i czasami jak najdzie mnie ochota, puszczam sobie Pijamy Porno i śpiewam sobie piosenki. Ogólnie z takich zagranicznych to miałam fazę na Linkin Park, System of a Down oraz Within Temptation, więc tutaj te klimaty to są moje klimaty. Kolejne pytanie. Ulubiona wokalistka, to na pierwszą myśl przychodzi mi Pink. Myślę, że Pink ma naprawdę bardzo taką fajną barwę, potężny głos, więc tutaj myślę, że wskażę tylko i wyłącznie na Pink. Dalej, ulubiony teledysk i tutaj przychodzą mi do głowy tylko i wyłącznie teledyski Eminema, te z jego początków kariery i tutaj na przykład napiszę wam konkretnie teledyski, które według mnie są naprawdę śmiechowe i z jajem zrobione. Kolejne pytanie to kino, teatr czy muzeum? I gdybym miała to uszeregować w kolejności, to byłoby właśnie kino, teatr i muzeum. Do kina chodzę częściej oczywiście. W teatrze byłam na kilku sztukach i ogólnie jeśli chodzi o teatr, to jest zupełnie inny odbiór, inne doznania po obejrzeniu takiej sztuki w teatrze, więc tutaj te trzy rzeczy są różne pod względem właśnie takich doznań kulturalnych, że tak to określę. Jeśli chodzi o muzea, to jakoś nie odwiedzam ich i nie mam jakiegoś hopla na punkcie muzeów, więc to by było tyle. Pytanie 10. Ulubiony program w TV? Ja ogólnie sobie właśnie przypomniałam o programie 1 z 10. Kiedy chodziłam do szkoły, to co wieczór po prostu oglądałam z moim tatą 1 z 10 i naprawdę można było się z tego programu bardzo wiele dowiedzieć ciekawych rzeczy, które zachodzą w pamięć i zostają w niej. A w chwili obecnej oglądam namiętnie praktycznie wszystkie programy na TLC, na przykład teraz jest bardzo dużo takich programów o tematyce kulinarnej, na przykład na TLC leci Słodki Biznes, gdzie po prostu są wykonywane przepiękne torty i często mnie właśnie inspirują. Poza tym oczywiście MasterChef i te wszystkie właśnie kulinarne programy są w chwili obecnej moimi ulubionymi. Pytanie 11. Ulubiona książka. I jeśli chodzi o moją osobę, to ja ogólnie nie jestem molem książkowym, ogólnie nie lubię czytać. Poza lekturami, które przeczytałam, które musiałam przeczytać w szkole, no to taką książką, którą przeczytałam sama z siebie, już nie wiem, kto mi ją polecił, ale zapadła mi w pamięć i do tej pory właśnie o niej pamiętam, to książka pod tytułem My dzieci z dworca zoo. Przeczytałam ją chyba, kiedy byłam w gimnazjum chyba. I jest to książka, która opowiada, która jest oparta na prawdziwych losach nastolatki mieszkającej w Berlinie i jej doświadczeniami, jeśli chodzi o narkotyki. I tam są różne takie właśnie opisy tej właśnie dziewczyny, dokładnie ona miała na imię Christine chyba, więc jeśli czytaliście tą książkę, no to na pewno wiecie, o czym mówię. Bardzo taka
fajna i zachodząca właśnie w pamięć książka. Jeśli chodzi o takie bardziej na czasie, to przeczytałam dwie części sagi Zmierzch. No z tego jestem dumna, bo ogólnie to są takie dosyć spore cegły, a pochłonęłam je w bardzo krótkim czasie. I teraz też sobie przypominam, że byłam też bardzo dumna z siebie, że w piątej klasie, chyba w piątej klasie jest ta lektura, przeczytałam W pustyni i w puszczy. Była to moja pierwsza książka, taka gruba książka, którą przeczytałam od deski do deski. I jestem właśnie z tego bardzo dumna, że przeczytałam ją od początku do końca. A jeśli chodzi o książkę, lekturę też, którą przeczytałam w liceum i która również tutaj mnie zainteresowała i zachęciła do przeczytania całości, była Zbrodnia i kara. Teraz przejdę do pytań, na które bardzo ciężko było mi odpowiedzieć i na dwa pytania tutaj tak naprawdę Wam nie odpowiem. Pytanie 12 to ulubiony festiwal. Ogólnie jakoś nie to, że nie korzystam, nie wiem jak to określić. Nie chodzę na festiwale i tego typu eventy jakoś są poza mną, więc tutaj nie jestem w stanie Wam wskazać mojego ulubionego. Też mam ogromny problem z odpowiedzeniem na pytanie, jaka jest moja ulubiona kampania reklamowa kosmetyku. I naprawdę siedziałam chwilę, zastanawiałam się nad tymi kampaniami i tak dalej i nic tak naprawdę mi w głowie nie świta, więc nie jestem w stanie Wam tutaj podać jakiejś konkretnej kampanii. Jeśli coś mi się przypomni, to tutaj Wam napiszę, ale na chwilę obecną jakoś mam pustkę w głowie. Pytanie 14. Jaka jest Twoja ulubiona forma spędzania wolnego czasu? W chwili obecnej mój wolny czas poświęcam mojej córeczce, więc jeśli chodzi o mój wolny czas, to mam go naprawdę bardzo mało, ale jeśli już się czymś zajawię, to po prostu w każdej możliwej wolnej chwili to wykonuję. Na przykład na chwilę obecną strasznie lubię dziergać na szydełku czapki. Moja mała ma już naprawdę pokaźną kolekcję czapek, z których już za rok wyrośnie, więc no robię to tak naprawdę dla przyjemności, dla samego stworzenia czapki. Też już nie jedną czapkę wydziergałam dla innych osób, więc tutaj to jest naprawdę w chwili obecnej moje ulubione zajęcie, które robię w wolnym czasie. Poza tym też miałam kiedyś hopla na punkcie robienia kolczyków, takiej biżuterii i tak dalej, więc jak już się na coś zajawię konkretnego, no to przez pewien okres czasu robię tylko to, więc to by było tyle. I ostatnie pytanie, jakie miejsce na świecie poleciłabyś innym do odwiedzenia? I tutaj nie ma wątpliwości co do miejsca, jakie bym Wam poleciła. Budapeszt. Wszyscy muszą koniecznie pojechać do Budapesztu. Ja tam byłam raz w zeszłym roku na wakacjach i po prostu mam nadzieję, że jeszcze nie jeden raz pojadę właśnie do Budapesztu, bo to nie jest miasto do zwiedzenia w jedne wakacje. Po prostu to jest moje ulubione słówko. Do Budapesztu trzeba pojechać kilka razy, żeby odwiedzić wszystkie super miejscówki, więc tutaj wszystkim polecam Budapeszt i tyle. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odpowiedzi jakoś Wam się spodobały i miło Wam się oglądało ten film. Jeśli chcecie, możecie wybrać jakieś pytanie, które tutaj padło w filmie i które będą wypisane na dole pod filmikiem. Możecie wybrać sobie właśnie pytanie i odpowiedzieć na nie. Będzie mi bardzo miło przeczytać odpowiedzi na te pytania. Dziękuję Wam serdecznie z tego miejsca za uwagę i mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem w kolejnych moich filmach. Trzymajcie się, pa pa!